Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Już w najbliższą sobotę odbędą się uroczystości ponownego pochówku trzech prezydentów RP na uchodźstwie. Spoczną oni w pantonie Wielkich Polaków Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. I na ten temat porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, Jan Dziedziczak. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór, szczęść Boże. Wczoraj uczestniczył pan w Wielkiej Brytanii w uroczystościach pożegnania szczątków trzech prezydentów Polski na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego, jak pan, panie ministrze wyglądały te uroczystości? Piękne uroczystości, myślę, że wszyscy mieliśmy wrażenie uczestniczenia w czymś absolutnie historycznym, że historia dzieje się na naszych oczach. Oto prezydenci Rzeczypospolitej, którzy działali zgodnie. Z Konstytucją II Rzeczypospolitej, z wyznaczonymi przepisami przez demokratycznie wybrany przez Polaków parlament, po kilkudziesięciu latach życia, śmierci, spoczynku na obczyźnie wracają do domu. Bohaterowie wracają do domu, wracają do stolicy naszego wolnego kraju Polski. To było coś naprawdę pięknego. A jednocześnie była to też okazja do tego, żeby powiedzieć dziękuję całej emigracji niepodległościowej, ich potomkom, ich rodzinom, wszystkim Polakom, którzy byli zaangażowani w utrzymanie prezydentury poza granicami kraju działającej na uchodźstwie i... Też tym, którzy dbali o groby już po przekazaniu insygniów w 90 roku. Podziękowaliśmy też tym Brytyjczykom, którzy byli zaangażowani w wsparcie dla naszych władz i którzy od lat są zaangażowani w opiekę nad polskimi mogiłami. To ja tak dopytam. W tym kontekście w uroczystościach udział wziął także ostatni żyjący członek rządu RP na uchodźstwie, Tadeusz Musiał. Mówił o tym, jakie znaczenie mają właśnie te uroczystości. Mówił o tym i naprawdę jesteśmy zbudowani tym, jak bardzo te uroczystości nas łączą. Tak naprawdę. To całe wydarzenie, ten cały scenariusz uroczystości, które miały miejsce i wczoraj, i przede wszystkim będą miały miejsce 12 listopada, to tak naprawdę historyczny moment, bo państwo polskie, władze, niepodległa Rzeczpospolita mówi, kto miał rację, mówi o tym, że ci, którzy byli wierni konstytucji, wierni demokratycznym władzom niepodległej Polski przez te wszystkie lata, mimo beznadziejnej. Niekiedy sytuacji, to oni zachowali się jak trzeba, trzeba cytując już no naszą. No i dziś spoczywają Inkę. spoczną w pantonie wielkich Polaków. Te trumny ze szczątkami dotarły już do Polski. Nie, one przylecą 12-rano wraz z rodzinami, z Polakami, przedstawicielami Polonii Brytyjskiej zaangażowanej w działalność patriotyczną. Natomiast my jakby. Problem z prezydenturą na uchodźstwie był także taki, może naszym widzom to powiedzmy. Konstytucja II RP przewidziała możliwość, że kiedy Polska zostanie pozbawiona możliwości niepodległego istnienia, władze naszego kraju zachowują ciągłość. I mogą działać na obczyźnie. I w 1939 roku, wrzesień, napad Niemców, później Sowietów władze zostają przekazane prezydentowi Raczkiewiczowi, właśnie pierwszemu z tych trzech prezydentów, którzy wracają do kraju. Początkowo są we Francji do 1940 roku, następnie działają w Londynie. Znamy nazwiska choćby premiera generała Sikorskiego, ale po 1945 roku na teren Polski przywiezione zostają środowiska, które Sowieci wyznaczają na rząd komunistycznej polski. Zachód akceptuje ten rząd. I niestety po kolei różne kraje zachodnie pragnące stabilizacji, rozwoju współpracy gospodarczej, tego typu rzeczy, takich bardzo doczesnych, do doraźnych. Uznają te władze. No po, po konferencji jałtańskiej po decyzji, żeby oddać Polskę w ręce Stalina, również uznają te komunistyczne, marionetkowe władze wtedy przywiezione, a prezydenci na uchodźstwie trwają, bo wiedzą, że dostali takie zadanie i mają ze sobą oryginał Konstytucji, oryginał orderu orła Białego, wszystkie insygnia ciągłości władzy Rzeczpospolitej i te władze trwają tak do 1990 roku. Dopiero kiedy y, późną jesienią 1990 roku y, zostaje wybrany pierwszy prezydent w powszechnych wyborach przez Polaków, prezydent Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent na uchodźstwie, wtedy decyduje się przekazać insygnia władzy w Zamku Królewskim, w siedzibie prezydentów II Rzeczpospolitej, wcześniej królów, a więc głowy naszego państwa, przekazuje te władze, jakby pokazując, że ten nowo wybrany prezydent i jego następcy, już wybierani przez wszystkich Polaków, są już legalnymi władzami w Polsce. W 1991 roku dopiero rząd i parlament, czyli ta Rada Narodowa działająca, reprezentująca różne środowiska, polskiej myśli politycznej drugi RP dopiero przekazuje, bo w jesień 1991 roku odbyły się w pełni wolne wybory do, do parlamentu. Na tym historia władz na uchodźstwie się kończy. Mm -hmm. No i teraz pytanie, dlaczego po tych 32 latach, mniej więcej 32 latach dopiero zapada decyzja, aby te szczątki przetransportować się do Polski, pochować je tutaj? W pantonie wielkich Polaków, i właściwie skąd sama ta inicjatywa? Kto jakby jest inicjatorem, pomysłodawcą tych uroczystości tego, tego procesu. Pan redaktor postawił bardzo cenne pytanie, które tak naprawdę tłumaczy całą filozofię tego wydarzenia. To, że historia legalnych władz polskich działających na uchodźstwie nie była znana w okresie PRL-u, myślę, że nikogo. Logicznie przyglądającego się procesom politycznym nie dziwi. Władze przywiezione na czołgach, pamiętajmy, władze komunistycznej Polski od 1944 roku do 1989 nie poddały się ani razu jakiejkolwiek weryfikacji społecznej. Polacy nie mogli się odnieść do tej władzy ani razu w wolnych wyborach. Dlaczego? Dlatego, że ta władza by sromotnie przegrała. W latach 40. zrobiono referendum, które było taką próbą badania nastrojów, takie słynne trzy razy, tak, tam się pytano o to, czy Senat ma istnieć. Chodziło tak naprawdę o próbę sił. Z tych wyników, z tego referendum, historycy analizują, że gdyby były wolne wybory, komuniści dostaliby około 3% poparcia, nie mieli oni żadnego poparcia społecznego. W 1989 roku, kiedy były wolne wybory do Senatu, do Sejmu nie było wolnych wyborów, do Senatu były. Komuniści nie zdobyli ani jednego mandatu. Zero na sto. Solidarność zdobyła 99 na sto. Jeden kandydat był taki lokalny komunist, więc nie mieli oni żadnego poparcia wśród Polaków. I to, że w okresie komunizmu nie mówiło się o rządzie w Londynie, tutaj u nas w kraju, w propagandzie, nikogo nie dziwi. To trochę jak zapytano kiedyś Wojciecha Jaruzelskiego, dlaczego nie uważa Kuklińskiego za bohatera. On powiedział wprost. Jeśli on był bohaterem, to kim my byliśmy? No, trafnie powiedział, on po prostu zdrajcami, agentami wpływu sowieckim. Ale teraz te najtrafniejsze, jakby w pana pytaniu, jest to, dlaczego po 1990 roku bardzo mało przez te 32 lata o tym mówiliśmy. prawda To pokazuje, jak wygląda po-Magdalenkowa Polska, jak ta transformacja była jeszcze no, niezadowalająca. I cieszę się, że teraz. Pan premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na drugie pytanie pana, pana redaktora, to jest inicjatywa premiera Rzeczpospolitej, który, z jak wiemy, jest historykiem i on po prostu postanowił uporządkować wreszcie tą sprawę. I powstaje w świątyni Opatrzności Bożej, a więc w świątyni, wybudowanej jako wotum wdzięczności za konstytucję 3 maja, powstaje specjalne mauzoleum prezydentów. Tam będzie Sześć grobów prezydentów, cztery z prochami, dwa symboliczne, i powstaje obok tego mauzoleum Izba Pamięci, prowadzona przez Instytut Pamięci Narodowej, w którym to, no to taki będzie mini muzeum, w którym wreszcie, jest to pierwsze miejsce po 89 roku, gdzie Polacy będą mogli dowiedzieć się o całej tej historii, przecież tak dobrze o nas Polakach świadczącej. Cieszę się, że yy, Wreszcie po 32 latach państwo polskie jednoznacznie mówi, kto miał rację i jednocześnie rozpoczyna się ta polityka i symboliczna i edukacyjna, tak? Opowiadamy tą historię przy całej tej operacji. Zresztą nasza rozmowa tutaj w studio jest ku temu cegiełką, prawda? Data też nieprzypadkowa pochówku 12 listopada, zakończenie... Obchodów niepodległości. Tak jest. Jak wiemy, ta setna rocznica niepodległości to jest szerszy proces. Nasze granice się kształtowały przez kilka lat i rzeczywiście tą symboliczną historią kończymy te bardzo udane myślę obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiętajmy, że od tej sytuacji sprzed stu lat, która jest też. Przecież historią rozpoczęcia urzędu prezydenta Rzeczpospolitej na Ziemiach Polskich. Wcześniej mieliśmy królów i książęta. Też 51 lat z tych 100, to był okres rządów polskich na uchodźstwie. Też warto to mocno zaakcentować. I tutaj pytanie, które się nasuwa mimochodem, jak wygląda też polityka rządu, jeśli chodzi o upamiętnianie polskich bohaterów, którzy zginęli, zginęli, znaczy zginęli, umarli na przykład za granicą, którzy walczyli na swój sposób po Polskę? Tylko w tym roku pan premier Morawiecki wydał około 20 milionów złotych na opiekę nad grobami, miejscami pamięci związanymi z naszymi bohaterami poza granicami kraju. Szanujące się Państwo, to robi. Każdy poważny kraj dba o swoich bohaterów, o swoją pamięć, a pamiętajmy też, że te miejsca to z jednej strony oddanie hołdu bohaterom wprost, tym zmarłym. Polska mówi im dziękuję. To również wymiar edukacyjny, my w ten sposób poznajemy tą historię. Jako Polacy w kraju za granicą poznaje ją młodzież, młodzież się zastanawia, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji. To są bardzo mądre pytania, dobrze, że młodzi ludzie to widząc temu mają służy, takie refleksje, temu też to służy. I trzecia też. rzecz, to jest wymiar dyplomatyczny. Po pierwsze, kraj, który się szanuje, zyskuje szacunek w oczach innych. No i po drugie, to jest często narzędzie też dyplomatyczne. Cmentarz polskich pilotów, uczestników słynnej bitwy o Anglię, jest też, jakkolwiek by to zabrzmiało, ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało źle, ale w tym najlepszym, najpiękniejszym, najszlachetniejszym słowa znaczeniu jest narzędziem współczesnej dyplomacji. Tym cmentarzem Polska przypomina Wielkiej Brytanii, że Wielka Brytania. Y, 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 no, zwyciężyła w II wojnie światowej, ocaliła swój kraj w II wojnie światowej dzięki polskim lotnikom. Mamy to powiedział Monte wprost Cassino. U Winston Churchill. Mamy Monte Cassino i całą historię, bo to jest Ancona, Bolonia Loreto. Polscy żołnierze przelewali krew za to, żeby Włochy były wolne. Wyzwolili część Włoch. Cieszę się bardzo, że mój rząd wysłał na ambasadora do republiki włoskiej panią annę marię anders córkę wyzwoliciela włoch prawda to już to jest element naszej polityki tak. żołnierze generała maczka syn generała maczka pan profesor już bardzo sędziwy był na naszych wczorajszych uroczystościach żołnierze generała maczka wyzwolili holandię wyzwolili belgię to jest nasz obowiązek żeby o tym przypominać my także przypominamy o tym dbając o miejsca pamięci o nasze pomniki to widzą także przedstawiciele innych krajów. Te miejsca zadbane, które, które są odwiedzane przez Polaków i przez właśnie tych ludzi. Zostało nam kilka minut, więc chciałbym też pana ministra trochę podpytać o bieżącą politykę zagraniczną. Komisja Europejska ma uwagi co do polskiej tarczy antyinflacyjnej, konkretnie ob, wobec obniżenia stawki podatku VAT na paliwa z 23 do 8%, z 23% do zera, jeśli chodzi o gaz ziemny, i na nawozy z 8 również do zera. Jak pan odniósłby się do tych zastrzeżeń? Ja uważam, że jest to element dyskryminacji Polski. Uważam, że polski rząd, chcąc pomóc naszym obywatelom, chcąc zmniejszyć. Te przecież dramatyczne koszty życia znaczy wojna w nas uderzyła wcześniej światowa pandemia koronawirusa i ten światowy kryzys gospodarczy z nią związany no bo nie da się pół roku wprowadzić lockdownu a tak cały świat zrobił i nie ponieść konsekwencji ekonomicznych tego to nas dotyka dzisiaj i druga rzecz jeszcze gorsza to jest tak blisko naszych granic tak blisko nas szalejąca wojna która działa absolutnie destrukcyjnie na gospodarkę światową, światową, przecież już nie mówię o Turcji, gdzie jest 60% inflacji, ale Słowacja... Ale inflacja jest właściwie w całej, w całej Unii Europejskiej. W wielu krajach jest wyższa niż Polska. Także a polski w krajach, rząd, gdzie jest strefa euro. Ale przede wszystkim Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, tam jest po ponad, ponad 20%. Tak. To są właśnie kraje takie jak my z euro. I teraz nasz rząd walczy, nie jest rząd... Tak jak rząd Donalda Tuska, nic nie mogę, niech się dzieje, niech Polacy cierpią. Nie, my jednak interweniujemy, to są nasze różne programy, tarcze i także obniżka cen. Po to są spółki Skarbu Państwa, czyli nasze wspólne państwowe spółki. My jesteśmy wszyscy nasi widzowie, jesteśmy właścicielami tego. To jest żeby zmniejszać zyski tych spółek, a więcej pieniędzy zostaje wtedy w kieszeniach polaków. My chcemy to zrobić. Unia Europejska znów to torpeduje. Im to co o jest to, ważne, to to, że na przykład Niemcy też mają inflację dwucyfrową, wprawdzie mniejszą od Polski, ale mają i niemiecki rząd. Udzielił swojej gospodarce pomocy publicznej na 200 miliardów euro, planuje kolejne, kolejną pomoc publiczną, i tutaj Komisja Europejska nie ma zastrzeżeń. Panie rektorze, bo to są podwójne standardy i to jest bezpośredni atak w Polsce, w myśl zasady, którą Bruksela, to jest moja osobista opinia, chce zastosować w Polsce. Im gorzej, tym lepiej. Oni chcą, żeby nam w Polsce było bardzo źle, żeby Polacy się wzburzyli i konserwatywny, chrześcijański, niepodległościowy rząd odrzucili. To wprost powiedziała pani Urszula von der Leyen. Donaldzie chcemy, żebyś tu był yy, premierem. Donald już ogłasza, że wprowadzi tu euro yy, i że wszystkie te nasze plany po prostu niepodległościowe zostaną zatrzymane. Jestem przekonany, że ten rząd wycofałby się z yy, choćby yy, yy, odszkodowań od Niemiec tego projektu. O to tu w tym projekcie chodzi. Dlaczego nam bo blokują tyle, KPO? To jest o tyle też niezrozumiałe, bo jesteśmy krajem, który udziela um, ogromnej pomocy militarnej Ukrainie. Pomaga także humanitarnie. Przyjmujemy większość uchodźców z Ukrainy, a mimo to gdzieś te kłody pod nogi są rzucane. Chodzi o to, żeby odsunąć siły chrześcijańskie od... Niepodległościowe od władzy. Tam rządzi ideologia 68 roku, LGBT i te wszystkie klimatyczne obsesje, i chodzi o to, że jeżeli jest kraj, w którym zwyciężają konserwatyści Polska, Węgry pamiętamy wypowiedź pani von der Leyen jeszcze przed wyborami we Włoszech, że jeżeli wygrają nieodpowiednie siły, to mamy już. Mechanizmy, jakie zastosowaliśmy w Polsce i na Węgrzech. Więc tutaj nie chodzi o demokrację, nie chodzi o to, że w 2015 roku, kiedy na zaproszenie pani Merkel ruszyli migranci z Afryki Północnej, z Bliskiego Wschodu, prawda? Z innej cywilizacji. Mówili, to byli młodzi mężczyźni, mówili wprost, że oni tu ruszają po to, żeby zmienić cywilizacyjnie Europę. Część z nich została, półtora miliona, z nich została zatrzymana przez prezydenta Erdogana w Turcji. Unia Europejska tylko po to, żeby ich nie puszczać dalej do Europy, wypłaciła na te półtora miliona ludzi prawie 8 miliardów euro pomocy dla uchodźców. W Polsce przez Polskę przewinęło 6, 6 milionów ludzi. Uwaga! Jest to największa liczba uchodźców w jakimkolwiek miejscu na świecie po II wojnie światowej. W Polsce mówimy o Ukraińcach. Taka skala. Tak wspaniale przyjęci. 85% z nich znalazło miejsce w prywatnych domach Polaków. Dostają świadczenia. No, opiekujemy się nimi jako kraj. Wydaliśmy na to około 60 miliardów złotych. Gdybyśmy jeszcze podliczyli wydatki na uzbrojenie, na opiekę, i teraz dostajemy od Unii. Wtedy było na półtora miliona osób. 8 miliardów, tu na 6 milionów złoty Unia łaskawie nam 700 milionów, milionów złoty. To są podwójne standardy. Naprawdę oni chcą, żeby to było im gorzej, tym lepiej. I teraz szanujmy się i nie dajmy się tak traktować, tak jak to zrobili Włosi, którzy po prostu jako szanujący się naród, jak usłyszeli od pani von der Leier, że jak mają głosować, że ktoś inny ośmieli się, ośmieli się i mówić, jak mają głosować, to zagłosowali na siły niepodległościowe. Tylko, że jest jedna różnica. Że opozycja we Włoszech mówi, że owszem, rywalizujemy, jesteśmy niezadowoleni, że przegraliśmy wybory, ale takie są mechanizmy demokratyczne w naszym kraju i proszę, żeby się nikt z zewnątrz nie wtrącał. Jakże to ministrze? inne jest do zachowania naszej opozycji, która wręcz prosi o interwencję z zewnątrz, nawiązując do najgorszych mechanizmów, z końca XVIII wieku. I ostatnie pytanie, bo mamy 30 sekund. Wiceprzewodnicząca niemieckiego Bundestagu, Bundestagu zarzuciła Polsce dwuklasową politykę wobec uchodźców. Ich nierówne traktowanie chodzi właśnie o uchodźców z Ukrainy i z Bliskiego Wschodu lub Afryki sprowadzanych na granicę Polski przez białoruski reżim. Pana zdaniem mamy w Polsce takie podwójne standardy, jeżeli chodzi o uchodźców? Nie, w żadnym wypadku pomagamy naprawdę tym, którzy uciekają przed wojną, pomagamy kobietom, dzieciom naprawdę poszkodowanym przez wojnę, a to, że reżim Łukaszenki, a teraz to samo dzieje się w Królewcu w wodzie kaliningradzkim, że te reżimy przywożą islamskich młodych mężczyzn po to, żeby szturmowali granice i siali tutaj po prostu brak stabilizacji, no to to jest wojna hybrydowa. I my po prostu przeciwdziałamy się temu bardzo skutecznie. I żadnych uległości. Żadnych uległości. My bronimy naszego kraju. Naprawdę, to jest atak. Tu o to chodzi, żeby zaatakować i zdestabilizować Polskę. A to, że pani z Niemiec popiera politykę Putina czy Łukaszenki, no to jest przerażające. I tutaj stawiamy kropkę. Moim i Państwa gościem był pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, minister Jan Dziedziczak. Bardzo dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Z Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia z Panem Bogiem.